Nastała się ta wielka chwila. Nadeszła. Rozpoczynamy pierwszy mecz półfinałowy. Paweł Duszki przed wami na monitorach. Serwuje on. Rozpoczyna to spotkanie właśnie ten gigant z Wrocławia. Mierzący 2 metry wzrostu. Tutaj gracz ubrany na czarno. Mierzy się z debiutantem polskiej ligi tenisa, Grzegorzem Panfilem. Dobry teraz serwis do wewnątrz i rozpoczynamy mocne granie, proszę państwa. Świetny forehand Pawła. Dobry kick serwis, ale niestety ten forehand wyrzucony w aut. 15-30, no pierwsze lekkie kłopoty Pawła, który na pewno ma chrapkę ten turniej zwyciężyć, ale przyszło mu się mierzyć takim zawodnikiem jak Grzegorz Panfil, no i jeżeli chce wygrać, to musi wyeliminować ze swojej gry niewymuszone błędy. Przede wszystkim dobrze serwować. Oj, 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 teraz nieudany ten półwolej. Do końca nie wiem, co to było. No i mamy pierwszy gem i już pierwsze przełamanie. Także go, że pan Fila 1-0 dla zawodnika z Ustronia. Widzimy, że Grzegorz Panfil nie serwuje nawet tak na 100%, tylko troszeczkę tu rękę wstrzymuje. Nie jest taka pełna siła. Czekamy na te bomby serwisu, te zawiasy takie od Grzegorza, bo na razie w tym turnieju nie widzieliśmy jeszcze ich. Chyba nie było potrzeby, aby serwował na 100%, ale widzimy, że wystarczy nam Pawła Duszkiego, który źle wchodzi w to spotkanie, wygra tylko jeden punkt. Tutaj na szybko jeszcze pokazujemy wam drabinkę. Oczywiście drugi półfinał jest to Staszyński, Urbański. Nasi tutaj włodarze jeszcze nie zaktualizowali wyników. Oczywiście zachęcamy do udostępnienia, do oglądania tej transmisji, proszę państwa, bo poziom już będzie tylko rósł w górę. Zawodnicy się zebrali fenomenalnie i mamy gema dla Grzegorza. Bardzo szybki początek i 2-0 prowadzi już leworęczny zawodnik. Też jeszcze raz na szybko dla naszych fanów, bo domaga się odrabinkę. Widzimy teraz w półfinale Duszki Panfil, a w drugim półfinale Staszyński Urbański. Także widzimy wszystko dobrze i dokładnie. I wracamy do meczyku. Dobre serwis na ciało, wejście w kort. Oj, 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 oj. Zrywa Paweł Duszki te piły. Ciężko bardzo. Nie jest mu się. Ten mecz zaadoptować. No i masa niewyłączonych błędów Pawła Duszkiego, no i rakieta na ziemi. Proszę państwa, rakieta jest down. Na razie tylko troszeczkę go tak rzucił na ziemię, ale pragniemy, aby któryś z zawodników po prostu zniszczył rakietę, po prostu ją zdemolował.
tego jeszcze na w pucharze PLT, jeszcze nie pamiętam, aby ktoś zawodnikł po prostu rakietę. Z masakrawa były tylko takie lekkie demolki, jak to się mówi. Trafia też podaniem, nie pomaga sobie w żadnym aspekcie gry Paweł Duski. Próba lobu. Oj, oj, co tutaj się stało, proszę państwa? Sam nie wiem do końca. Grzegorz Panfil ledwo co tą piłkę tutaj wybronił, prawie wpadł we mnie. Milimetry tutaj brakuje od przytulenia się z Grzegorzem Panfilem, co mogłoby być troszeczkę miłym zjawiskiem, ale niestety poślizgnął się i zamortyzował ten sprint, dzięki czemu nie wpadł na mnie, albo niestety nie wpadł. No i Paweł Duski zepsuł tego smecza, mamy 3-0. Bardzo ciekawy początek i liczymy na podbudowanie formy u Pawła, czyli zawodnika na waszych ekranach teraz po waszej lewicy. Nie są to serwisy Grzegorza jakoś mocne, oj, no i masa błędów, cały czas błędy, proszę państwa, non stop Paweł Duski oddaje te punkty za friko Grzegorzowi Panfilowi, a teraz Maciej Tucowski chce coś powiedzieć do państwa. Chciałem powiedzieć do ciebie, Maksymilianie, żebyś skręcił ogrzewanie, bo bardzo ciepło się to zrobiło. Maksymilian, zrobisz to? A może mi jest zimno, Macieju? Ale nie jest oczywiście, możesz to zrobić. Zachęcam cię do tego. Czy nie wiesz, jak to się robi? Nie wiesz? Okej, to posadź się, skręcimy ogrzewanie, bo naprawdę jest gorąca atmosfera na korcie. Jest bardzo gorąca. I Grzegorz Panfil sobie tutaj bardzo gładziutko na razie jedzie. Dokładnie tak. Grzegorz Panfil blisko granic całego seta. Poirytowany już Paweł Duski, zobaczymy, czy wyjdzie z kortu, tak jak było to w Warszawie. Zobaczymy, czy nerwy poniosą tutaj Pawła. Grzegorz jest spokojny, już myśli chyba o następnym secie. I set. Paweł Duski przegrywa z Grzegorzem Panfilem 4-0. I chwilka przerwy i wracamy na drugą partię. I nie zwalniamy tempo, od razu druga partia na naszych ekranach. Paweł Duski serwuje. No moi drodzy, po tym spotkaniu kolejny półfinał, a po półfinale wsparcie charytatywne Decowski Pasternak. Skiksował teraz Paweł Duski, uciekła mu piłka z rakiety i punkty dla Panfila. Panfil trochę w tej brodzie wygląda jak taki wiking, szwedzki zawodnik, możemy powiedzieć, agresor taki, bardzo duży chłop, jakby to powiedział Maksymianku, jak jurny. To Grzegorz takiego trochę jak wikinga mi tutaj przypomina na korcie. Oj, nie dał rady teraz Duski. I będą game pointy dla Grzegorza Panfila. Fatalny błąd Pawła Duskiego i gem dla Grzegorza Panfila. 1-0 w drugim secie prowadzi Panfila.
Pamfil. Panowie naprawdę narzucili sobie tutaj bardzo wysokie tempo, już trwa game numer 2 w tym spotkaniu. Po 15. Sporo tych błędów u Pawła Duskiego, już chyba sam zawodnik nie denerwuje się tym, bo po prostu wie, że ten mecz nie należy do niego. 40-15. Szansa, żeby prowadzić 2-0 dla Grzegorza Pamfila. I jas. 2-0 Grzegorz Pamfil radzi z Pawłem Duskim i jest na bardzo dobrej drodze, żeby wygrać całe spotkanie 4-0. Dobry backhand Pawła Duskiego i pierwsze punkty w tym gamie dla jego konta. Świetnie to zrobił teraz Grzegorz Pamfil. Zobaczmy to w powtórce. Kapitalny dropshot tuż za siatkę. Brawo, brawo pani Grzegorza. Naprawdę klasa, klasa teraz. Nawet Maximilian Kłęk zaklaskał przy tej akcji. Oj, prosty błąd przy siatce Pawła Duskiego. Oj, teraz poirytowany, mocno uderzył w tą piłkę. Piłka mogła to zabaleć. Naszą piłkę firmy Pacific. Znaczy, no prosty, prosty błąd. No i przewina się teraz ta piłka po taśmie. Na stronę Grzegorza Pamfila przeprosił oczywiście kulturalnie Paweł Duski. I mamy kolejny punkt. Świetny forehand Pawła Duskiego. Bardzo, bardzo dobrze przyłożył teraz swój elastyczny nadgarstek i dopełnił gwoli formalności. Nie funkcjonuje jak na razie pierwszy serwis u Pawła. I złota piłka w tym game numer 3 drugiego seta. Zobaczymy, kto ją zgarnie, bo jeśli wygra to Pamfil, to w zasadzie mamy po przysłowiowych ptakach. A jednak Duski wygrywa gema premierowego. O! Zobaczmy powtórce, czy piłka siada w boisko, czy nie? No chyba zdecydowanie tutaj nie ma o czym mówić. Tak jest, boisko. Widzieliśmy na powtórce. Fantastyczny serwis Pawła Duskiego. Chwilka przerwy i do Państwa zaraz wracamy.
lecimy dalej, nie śpimy, tylko gramy w tenisa, proszę państwa, gramy w tenisa. Banfield serwuje. Agresywnie chytła, przepraszam, nie chytła, tylko Dłuski oczywiście, Paweł, ale Dłuski i 15-0 dla Dłuskiego. Moi drodzy, oglądający nas na czacie, na Facebooku, jak myślicie, kto wygra ten turniej? Grzegorz Pampil, Paweł Dłuski czy Grzegorz Stasiński? Oj, tutaj prawie Max ucierpiał, ale na szczęście uratował go Maciej Decowski, Niemiec, wybawiciel, bohater, ciemiężyciel. Oj, złapali się teraz za rękę nasi komentatorzy. Piękna, miłosna chwila. Znów atak na naszych komentatorów. Coś tutaj się dzieje, proszę państwa. Ale Grzegorz kulturalnie przeprosił za swój nikczemny czyn. Out. No nie może utrzymać tego serwisu na rakiecie. Paweł Dłuski. Game 3-1, Grzegorz Pampil prowadzi z Pawłem Dłuskim i być może zaraz będziemy mieli koniec tego spotkania, ale tego nie wiemy. Trzymamy kciuki, żeby Paweł jeszcze ugrał przynajmniej te parę gemów, żeby... Może jakiś super tiebreak? No zobaczymy. Maxiu tutaj jeszcze dopinguje Pawła. Zobaczymy, na ile to się zda. No dobrze, teraz pierwszym podaniem idzie do siatki. To jest tylko chyba formalność, co tutaj się wydarzy. Tak jest. 15-0 Paweł Dłuski. Doping Maxia przyniósł pożądane efekty, moi drodzy. A widzimy, zawsze trafiać pierwszym podaniem do Łuski i naprawdę to funkcjonuje dużo lepiej niż było to w gemach poprzednich. Już 30-0. Grzegorz Pampil tutaj z trudem obronił tę piłkę, ale z meczem już dopełnił formalności. Teraz niezadowolony Paweł Dłuski swojego pierwszego podania. I 40-0, proszę bardzo, dobry kick serwis. Nie dał rady teraz Pampil tego wyciągnąć. Prosty błąd. I są piłeczki gemowe dla Pawła Dłuskiego. Już dziś w nocy Iga Świątek podejmie Annę Kontaveit, która pokona w ostatniej rundzie. Nie wiem kogo, ale wiem, że nie pokona teraz Igi Świątek, gdyż nasza młoda, jurna Polka da radę postawić się swojej estońskiej oponentce. I gem dla Pawła Dłuskiego, więc obronił się jednak teraz. Dużo cięższy orzech do zgryzienia czeka przed nim, ponieważ serwował będzie Grzegorz Pampil, a Grzegorz Pampil w tym turnieju jeszcze swojego podania nie stracił. I wiele wskazuje na to, że do momentu finału tego podania też nie straci, jak wiadomo. Uśmiech na twarzy naszego zawodnika, to się ceni, pozytywne nastawienie musi być, bo po to tutaj jesteśmy. As? Out? As? Sprawdźmy to. No, out. Widać po naszej powtórce, że był out. Ulala, co tutaj się wydarzyło, proszę państwa. Amazing. Tak jest, być może. Zdecydują internauci. Czyżby to była Turcja? Grzegorz jeszcze nie wie, że zaraz mecz charytatywny i tam dopiero będą zagrania. No tak. 30-0, przepraszam. 30-0 tutaj Maksiu naprostował wynik. Więc dwie piłki od meczu Pampil. To jest głęboki oddech. Bo drugi serwis musi się dodatkowo skupić. Pewnie będzie serwis do środka, podejrzewam.
No i tak też się stało. A to jednak pierwszy serwis, bo pierwszy był po siatce w wojsku. No i piłka meczowa dla Grzegorza Pamfila. Zaraz prawdopodobnie poznamy. Maćku, dobrze, cztery piłki meczowe. Mówi Maciej Deczowski, Niemiec dla Grzegorza Pamfila. Więc jak nie trafi pierwszy, to ma drugą. Jak drugi nie trafi, to ma trzecią. A jakby się pokusił, to ma i nawet czwartą. Także no... Życie jak Madrycie, jak to mawiają. Grzegorz Pamfil, zobaczymy, ile będzie potrzebował piłek meczowych, żeby zameldować się w wielkim, wielkim finale Pucharu Polski Gdynia w Opolu. Pierwsze podanie ląduje na siatce. I game set match Pamfil, proszę Państwa, koniec półfinału między Pamfilem a Dłuskim. Zaraz wywiadzik z obydwoma panami, przeprowadzi go Maciej Decowski, Nemec Pamfil, Nemec Dłuski. Proszę Państwa, już zaraz na naszych odbiornikach, nie odchodźcie od ekranów, bo już bierzemy tutaj Grzegorza Pamfila. Maciej go zaraz tutaj poprosi i zaraz do Państwa wracamy.